I'm gonna find. And I'm gonna kill. Every last one of them. Hej, pomożesz? Idę. Byłaś kiedyś w sądzie? Nie. Chcesz powiedzieć, że w Bostonie nigdy nie nabroiłaś? No, zdarzało się. Ale nigdy nie wylądowałam w sądzie. W Bostonie to chyba nie było sądu już wtedy. Ona była małą dziewczynką, 14 lat miała? Może mniej trochę? Właściwie z Bostonu do Seattle to jest cała Ameryka. Praktycznie. Ze wschodu to z takiego... Bardziej ze wschodu na północny... Znaczy tak, ze wschodu na północny zachód. Droga. Właśnie zastanawiam się, czym. Joel faktycznie zabił ludzi w tym szpitalu. To mogło być to, nie? Ciągle jesteśmy tutaj. Butelka? Jakieś ładunki wybuchowe te. Może to jest ta sprawa? Proszę mi tu nie wysyłać dotacji, żebym wyszedł poza imersję. Tak, podoba mi się. Więcej nie pytajcie, nie odpowiem. Jest i parking. Tam jest benzyna, prawda? Tak, według notatki. To na co czekamy? No, szlak by trafił. Biuro? Ciekawe, jakie miejsca są dostępne. Ja bym chętnie odwiedził ten cały budynek. To mi się nie podoba. Ale jest jakaś opcja, nie? Zejście na dół. Tu raczej nie ma zasilania. Szlak. Okej. Nieźle tych załatwili tutaj. Ja pierniczę. Egzekucja, nie? Benny, WLF wygrywa. Miasto upadnie w ciągu kilku najbliższych dni. Dopóki nie odejdziesz, Swedry, nie mogę cię chronić. Do niedawna byłem w stanie pojąć, dlaczego z nimi trzymasz, ale po czwartkowej masakrze trudno mi zrozumieć, jak możesz nazywać nas błądzącymi zabójcami. Przecież tamci ludzie chcieli tylko zdobyć pożywienie dla swoich rodzin. Od dzisiaj wypędzacie ludzi za działalność wywrotową. Równie dobrze moglibyście ich od razu zabić. Słuchaj. Jeszcze nie jest za późno. Poręczę za ciebie. Spotkajmy się w piątek o 14 przy Roston Coffee. Proszę, przyjdź. Bądź sam. Wiem, że się boisz, ale to jedyny sposób. Twoja przyjaciółka Sandra. No cóż, droga Sandro. Chyba nie posłuchał. Pewnie sami byli sobie winni. Każdy jest sam sobie winny, nie? Nieważne jak skończy. I gdyby się tak zastanowić... Kamizelki im nie pomogły za bardzo. Jaka rzeźnia. Jeśli rządzisz żelazną ręką, no to prędzej czy później. Przydałaby się cegła, nie chcę tam... Znaczy mogę to przestrzelić ostatecznie, ale... Szkoda nabojów, co? Ale nic tu nie widzę, nie mam nic, o... Warto było zabrać ze sobą cegłę, co? Jedna podręczna cegła zawsze. O, Holender. Podręcznik, przygotuj się. Podręcznik przetrwania dla cichej większości. Todd Garrett.
Kawał podręcznika, na miłość boską, ale to więcej informacji nie znajdę, co? Nowy rodzaj ulepszeń przedmiotów. Co my tu mamy? Okej. Okay. O. Dwóch ulepszenia broni białej. O, to ci, kochany. Chętnie bym sobie zbudował jakąś katanę. Byłbym jak w Pulp Fiction. Dobrze. Jest to wiedza cenna. Właściwie mamy dwa kierunki rozwoju, Eli. Ta broń biała i... O, panie kochany, safe. Ze słuchu tego nie zrobimy. Natomiast w notatkach coś może być. Zegarek? To po prostu zegarek. Nie chciałem. Medalion Eugenia. To w ramach kolekcji. List do Świętego Mikołaja, także nie. Czy tutaj w tych kodach jest cokolwiek? Brama, wschód, zachód. Nic więcej. Gdzieś tu musi być ten kod ukryty. Nie ma bata. Jakiś jeden, przyjmijmy, że jeden głupek pracował w biurze i trzeba było mu cały czas przypominać. I będzie Timothy. Wiem, jak często zapominasz kodu. Znani podżegacze z WLF. Ostra walka się tu toczyła o władzę. Poniższe osoby to cele o najwyższym priorytecie dla naszych operacji antyterrorystycznych. Emma Peterson, Jason Peterson, Marcus Wilson, Isaac Dixon, Hugo Gonzalez, Alison Cole. Może warto to zapamiętać, znaczy... Teraz, gdy nie ma już Petersonów i Sancheza, w ich miejsce wskoczył Dixon, to obecnie nasz najważniejszy cel. Sierżant Ward. Okej, sierżancie. Przypomnienie, wszystkie przedmioty skonfiskowane podejrzanym należy umieszczać w skrytce w biurze. Kod 860722. Nie, czyjaś data urodzeń? 22 lipca, nie? 86 roku. To może się przydać. Maczeta zawsze dobra rzecz. Wyłącznie do użytku oficjalnego, rządowa agencja do spraw reagowania. Ty Fedry czy coś. Kryzysowego. Ach, przegrywali z WLF i próbowali uciec. Jak duże jest WLF, skoro pokonali wojskowych? Przy takiej zaciętości nie liczy się liczebność. Musimy uważać. Musimy być ostrożne. Dobra, Jessie. Ciekawe, jak sobie poradzili. Prawda, gówno tam sobie poradzili. I poradzili sobie wcale. Nie ma ich tutaj dzisiaj, nie? Ale cóż. Emma Peterson. Szukamy Abigail, nie? Może czegoś się o niej dowiemy, ale... Patrzę. Ten ziomeczek po środku. Ta trójka. W ogóle ta Emma Peterson wygląda trochę jak Abigail. Nie? Taka... Co teraz? Ale dobra. A tu jest kolejny kod. Jezu drogi, ja nie chciałem podpowiedzi, byłem po prostu ciekaw. Spokojnie. Strasznie mi chcą tutaj pomóc. No dobrze, dobrze. Oczywiście tu był kolejny kod. 860722. Wiem. Już nawet nie szukając, spędzam za dużo czasu w jakimś miejscu do tego stopnia, że nawet gra mi chce podpowiedzieć, co zrobić dalej, to znaczy, że zdecydowanie za długo. 86. Okej.
I mogę przeskoczyć w drugą stronę. 07. 22. Tak. Suplementy, dobra rzecz. O kurde, tu jest kolejne miejsce. Korzystanie z apteczki i szybkość. To brzmi sensownie, ale... Twórz ulepszenia broni białej. A, apteczki. Twórz ulepszone apteczki. Co my tu jeszcze mamy? Zwiększa maksymalny poziom zdrowia. To byłoby cenne, nie? Ulepsz broń białą, przywracając jej pełną wytrzymałość i znacznie zwiększając zadawane obrażenia. Wiązanie, Boże, drogi. Broń biała, to już mam. Kusi mnie to. Ale szybkość korzystania z apteczki akurat mnie specjalnie nie kusi, ale... Ale wydaje się... Boże, znajdę więcej. No dobrze. Dobry wieczór i dobranoc wszystkim, którzy przychodzą i odchodzą. Zabiorę ze sobą butelkę, kto wie. Jakie okno trzeba będzie rozbić. Ostrożnie. Nie musisz mi mówić. Młoda. Uciec z garażu. Rany. Teraz znajdźmy benzynę. Proszę, taśma. Nie mogę nic zrobić, muszę zobaczyć, jak się ma nadwyżki materiałów. To bardzo boleśnie. No tak, tu rzucanie tym cudem raczej nie miało sensu. Apteczka może się przydać, czuję, że jestem trochę poobijany. Ale nie bardzo. Nie bardzo. Ale dużo nabojów poszło. Ze mnie żaden strzelec niestety. Eli pewnie byłaby lepsza, gdybym jej nie przeszkadzał. Wszystko zgarnęliśmy, wszystko. Jak już nic więcej nie przyłazi, to znaczy, że chyba jesteśmy bezpieczni, co? Są tu się na te ucieraczki. Zawsze policyjne samochody wydają się niezwykle obiecujące, ale dobrać się do bagażnika jest i paliwo, okej. Nie potrzeba pewnie zbyt wiele. Tędy być może wyjdziemy. Wolę zobaczyć.
trafiła ta ściana? Wygląda jak zaproszenie do potwornie wielkiej bestii. Jest i benzyna. No nie. Okej, okay, spokojnie. Złapiemy coś. Oh, pusty. Poważnie? Cały zbiornik? Ta. Puściutki. Trudno. Spróbujmy z kopułą. Jak się stąd wydostać? Gdyby tak po tych rurkach? Nie, raczej nie jest to najlepszy możliwy pomysł. To jest duży problem z tymi bramami. Że jak nie ma prądu, to niestety hello, nie ma wyjścia. Może w którymś aucie byłby. Jakby w którymś aucie, nie, no nie ma, nie ma opcji, nie? Te są wysoko zawieszone. Chociaż to Hammer, to może i by odpalił. Kurde, no. No ale to chyba nie wchodzi w rachubę. Nikt już nawet nie zwraca uwagi, że mu... że ma wodę w butach, co? Takimi pierdołami już się nikt nie przejmuje. Nie ma tu też? Ale ta ściana wygląda tak zapraszająco. Dałbym sobie odciąć niejedno, że już tutaj zerkałem. Ale może nie tutaj. Okej, dobra Nesza, to się da zrobić, da się zrobić. Mądrze. Po cichu. Dobra robota. Dzięki. Koniec czekał, Boże. Skreślmy sąd z listy. Chodźmy szukać kopuły. Kopułę gdzieś widziałem z daleka. Nieco zapasów. Kopuła. Dobra. Strasznie to jest... Martwię się o tą Dinę, no. Jak idziesz na niebezpieczną wyprawę, to nie zabierasz ze sobą ludzi, których kochasz. No chyba, że nie ma wyjścia. W sensie takim, że... Kto ci pomoże? Przynajmniej tu jest spokojnie. Kto ci bardziej pomoże? Nie słyszeć ciężarówek. Ani strzałów i eksplozji. Moja siostra zawsze unikała stref. Pewnie dlatego. Wpadała w coraz większą paranoję. Czasem budziła się z krzykiem w środku nocy. To kiepsko. Zawsze miałyśmy spakowaną torbę, żeby w razie czego uciec. Nie zostawałyśmy nigdzie dłużej niż kilka tygodni. Dubaj. Ciekawy jestem, czy w takiej sytuacji zawsze... Łatwo jest oceniać wojskowych dzisiaj i na pewno oni się nie nadają do sprawowania władzy w żadnym razie. Ale... Rany. Kolejny dzień w raju. Niezły rysunek. To prawda. Właśnie, wojskowi się nie nadają do... sprawowania władzy, ale... Jak jest kryzys, to... Proszę. To ludziom też odwala totalnie. To widziałem. Słyszę, jak moja córka krzyczy z góry.
chce spać, pewnie cwaniara. Zanotowane. No. Kurde. Strasznie żałuję, że nie byłem w Seattle. Inaczej by się obserwowało te miejsca zupełnie. Z perspektywy gracza, to może zabrzmieć absurdalnie. Z perspektywy gracza, bycie za granicą ma znaczenie, bo potem można... Amerykańskie miasta najczęściej są pokazywane. Niewiele mam tych części. Amerykańskie miasta zawsze są mniej lub bardziej bohaterami tych opowieści. Co tam masz? Torbę na amunicję. To bym bardzo chciał. Cholera, listy. Po raz kolejny słyszałem, że Westlake Bank... Podobno w banku są zapasy. No to warto tam zajrzeć. No to wszystko jest. To już wiemy, to nie muszę czytać. Co to za licznik Geigera? Uff. Dawno takiego nie widziałam. Czujnik zakażenia. Lepiej, żeby tego nie naprawili. Bo Eli się okaże zakażona, nie? Tam dokładnie tak jak te termometry, którymi się mierzy temperaturę. Jak recenzje The Last of Us są... Chyba nic już tu nie znajdziemy. Recenzenci są zachwyceni. Z tego co widziałem, aż mnie to zaskoczyło. Są tak pozytywne recenzje. Spodziewałem się bardziej zróżnicowanych głosów, a tymczasem niespecjalnie są zróżnicowane. Jestem do końca pewien, jak wygląda ta orientacja na mapie. Znalazłem coś, co może się przydać? Jeszcze sprawdzę. Popracowałbym nad tym pistoletem, ja go lubię. Celność? Odrzut. Odrzut spowodowałby, że... Zróbmy to. Jeszcze chciałbym sprawdzić karabin w sumie. Sam nie wiem. Nie strzelałem jeszcze z tego cuda. To wymaga więcej części. Lepsza lufa, większa pojemność. Pistolet. Dobra, nasza. Inwestujmy w jedną rzecz i tyle. Chyba trzeba schodzić i jechać dalej. Muszę jeszcze zerknąć teraz na mapę, jak się ustawię przodem do tego przejścia. To mi pozwoli się łatwiej zorientować. Zawsze miałem problem z mapami. Okej. Dziwnie. Totalnie odwrotnie. Co to jest? To jest jakaś taka turystyczna mapa, tak? Okej. Czyli muszę iść w prawo, prosto i w prawo na następnej, na Marion Street i na Fourth Avenue. Tak czy inaczej budynek po mojej prawej powinien być interesujący. A nie. Zaraz. Raczej nie, to po prawej stronie to jest to miejsce, które przeszukiwałem teraz, dlatego ten klucz tu jest zaznaczony. Idziemy prosto. Prosto przed siebie aż do...
Czyli Marion Street, Columbia Street i Cherry Street. Cały czas prosto. Zakładam, że to jest 5th Avenue tutaj. No. 5th Avenue prosto. I ostatecznie po lewej stronie. Coś mogłoby nas zaciekawić. Trzecia, czwarta? Nie wiem, czy jechać konno. Zawsze się czuję bezbronny. Miło mieć wreszcie jakiś dom, nie? Tak. Kiedy znalazłam się w Jackson, przytłoczyła mnie liczba ludzi. Mnie przytłoczyła ilość jedzenia. Pamiętam, że pierwszy tydzień... Hej, ten budynek ma coś, co przypomina kopułę. Dziewczyny, myślałam, że to już mamy rozpoznane. Tak, masz rację. To o czym mówiłaś? Jest teraz na mapie. Pamiętam, że pierwszy tydzień się obżerałam. Upychałam jedzenie po kieszeniach, jakby miało się zaraz skończyć. Centrum dystrybucji racji. W Bostonie były niesamowite kolejki. I było do bani. Oszalałabym. Sporo ludzi oszalało. Zobaczymy, czy te wejścia... Na ulicach spokojnie, nie kręcą się te paskudy. Okej. To nie robi roboty. Tu jest to przejście, ale te bramki stalowe, boję się, że... Fuel distribution. Paliwko, czyli spróbujemy tędy. Magazyn paliwa. No dobra. Fedra nieźle się tu umocniła. W Bostonie zawsze brakowało żywności. Głodni są zdesperowani.